Dobry wieczór, Marcin Kotyński, zapraszam na sport w TVP Warszawa. Zaczynamy od piłki nożnej i przeglądu wydarzeń na drugoligowych boiskach. Na tym szczeblu rozgrywek występuje 5 klubów z Mazowsza. Każdy z nich ma za sobą po 5 spotkań. Najwyżej sklasyfikowanym zespołem z naszego regionu jest Radomiak. Beniaminek z Radomia jest w tabeli na 3. miejscu, a mógł po 5. kolejce wrócić na pozycję lidera. Stałoby się tak, gdyby wygrał u siebie z Siarką Tarnobrzeg. Jednak Radomiak tylko zremisował 0-0. Na 6. miejsce awansowała Wisła Płock. Nawciarze odnieśli 2. zwycięstwo z rzędu. Tym razem na wyjeździe 1-0 pokonali w Wiślanych Derbach Wisłę Puławy. Drugi kolejny mecz przegrali piłkarze z Pruszkowa. To była spora niespodzianka. Znicz uległ na własnym stadionie przedostatniej w tabeli Garbarni Kraków 1-2 i spadł na 9. pozycję. Pozytywnie natomiast zaskoczyła Pogoń Siedlce, która pierwszy raz w tym sezonie sięgnęła po 3 punkty. Niespodziewanie wygrała na wyjeździe ze Stalą Rzeszów 2-1 i przesunęła się na 13. lokatę. Pierwszy punkt po 4 porażkach zdobył zespół z Nowego Dworu Mazowieckiego. Świt zremisował na wyjeździe z Pelikanem Łowicz 2-2, ale w tabeli nadal jest na ostatnim, 18. miejscu. I na tym kończymy sport. Życzę spokojnej nocy i do zobaczenia.